Ja przyznam szczerze, że z aresztami miałem, jeśli chodzi o sportowców, dużo do czynienia. Szpilka siedział podejś półtora roku za udział bójcy, jako młody człowiek. Gdyby nie jego taka krnąbrność w tamtym czasie, którą on rozumiał jako charakter, pewnie by albo w ogóle nie siedział, albo chwilę, ale no, Artur wtedy jeszcze młodym chuliganem i strasznie przed sobą chciał pokazać, jakim jest twardzielem. Ja nawet Andrzeja Gołtę wysłałem do Szpilki, do zakładu karnego. Pojechał i próbował go przekonać, żeby on przestał się wygłupiać, przestał udawać grypsującego, bo ta grypserka to przecież dzisiaj to dla dzieci i też nie działa. Podda się resocjalizacji, oczywiście nikomu nic nie robiąc. Artur przyjął Gołotek, że Artura kompletnie zatkał, jak na widzenie wchodzi Gołota. Artur mówi: panie Gołota, co pan tu robi? Ja się na pana walkę uchowałem, nie widziałem pana na żywo, kiedykolwiek zobaczył. Idol. A Andrzej lekko siąkając, słuchaj, ty masz szansę być bokserem, ty tutaj przestań udawać gówniarza, wszyscy poważni gangsterzy chcą jak najszybciej wyjść, a ty jeszcze żaden gangster, tylko drobny chuligan i tutaj byś udawał kozaka w tym więzieniu. I pamiętam, jak Szpilka mu to odpowiedział, mi to Andrzej Gołota odpowiadał. Mówi: zabierz go stąd, z tego więzienia, zabierz go kuku, on tam zgnie, bo on kuku, młody i głupi. A co się stało? Jak ja mu to wszystko powiedziałem, to on mówi: panie Gołota, kto jak kto, ale panu honorze nie powinien nic mówić, bo ja bym z ringu z Tysonem nigdy nie uciekł. Ceniony prawnik, a przede wszystkim promotor boksu, szef firmy Knockout Promotion, nie miał 30 lat, kiedy organizował na Torwarze pierwszą galę bokserską, czyli Andrzej Wasilewski. Dzień dobry, Andrzeju. Dzień dobry, witam państwa. Już weteran, 51 lat, nie wymagając ci wieku i 30 lat prawie, no może 20 jako promotor. No można tak zażartować, że 20 kilka lat w fachu promotorskim, tak jak 50 lat poza. Coś w tym pewnie jest, jeśli chodzi o intensywność życia, intensywność przygód, emocji różnych, dobrych i złych. Andrzej, ale zostaje skazany na bok przez ojca. Tata mecenas, a przede wszystkim wiceprezes, później prezes Polskiego Związku Bokserskiego. Człowiek, który kochał boks. I tak czasami myślę, że powinien syna wysłać na salę treningową, żebyś obijał gruszkę. A ty poszedłeś od razu na skróty, zostałeś promotorem. No jak wszystko w życiu czasami jest troszkę inaczej było niż wygląda. Natomiast no, rzeczywiście przez ojca od dziecka plątałem się koło ringu. W związku z tym zacząłem sobie, że tak powiem, trenować boks na własne, że tak powiem, potrzeby w Gwardii Warszawskiej. Pod okiem bardzo cenionego sportowca, pięściarza, trenera Zbigniewa Raubo, którego pewnie świetnie kojarzysz. Tak, oczywiście. Magamusza, o ile pamiętam. Magamusza. Pewnie wcześniej jeszcze papierowa, 48 kg, czyli taki niewielki człowiek z wielkim sercem, wielkim głosem, wielkim wąsem. I to Zbyszek właściwie mnie namówił do tego, żebym został, zaczął działać w boksie zawodowym. A co powiedział? Andrzej, ty nie masz talentu, nie masz do tego drygu, co? No, no trochę. Może dlatego właśnie natychmiast chciał ze mnie zrobić menadżera. A w jakiej wadze byś chodził? Bardzo. No wtedy to była waga półciężka, 77-78 kg. Mężczyzna postawny. No, teraz to już takie heavy. Ale podstarzałe heavy. Tak czy owak namówił cię na to, żebyś został menedżerem. Menadżerem Krzysztofa Diablo-Włodarczyka, który był jego wychowankiem. Tak, to jeden z twojej całej kolekcji, no może brzydko powiedziane, ale z całej grupy, stajni zawodowej. Jakbyś wymienił tych najlepszych? No myślę, że Krzysztof Włodarczyk, dlatego że od Krzysztofa się wszystko zaczęło. Na Krzysztofie żeśmy rośli. Na Krzysztofie zresztą był zbudowany kontrakt, panie dyrektorze ówczesnej Telewizji Polskiej, redakcja sportowa, kontrakt z Telewizją Polską. To jest pięściarz, który zdobył tytuły Mistrza Świata dwóch federacji, który nigdy z Polski nie wyjechał, w związku z tym często w Polsce boksował regularnie i dlatego mogły być kontrakty telewizyjne, kontrakty sponsorskie, bo była ta regularność. W boksie zawsze od strony biznesowej jest problem, że nie ma, jak w piłce nożnej, regularności kalendarza rozgrywek. Oczywiście. Sponsorzy tego nie lubią, telewizja tego też nie lubią, bo ciężko coś zaplanować. Tak. A obecność w Polsce Włodarczyka spowodowała, że on co miesiąc praktycznie w Telewizji Polskiej boksował i można było coś na nim, że tak powiem, jakiś kalendarz układać. Tak, Diablo był bardzo dobry, chociaż nie znam się specjalnie na boksie, ale jako super utalentowany pięściarz chyba nie do końca, jak ty to oceniasz. Ja myślę, że nie był talentowany specjalnie do boksu olimpijskiego, dlatego że jego boks bywał czasami zawodowy, nudnawy, polegający na tym, że miał doskonałą kondycję, bardzo mocny charakter, bardzo mocny cios. W walkach wielorundowych, często w ostatnich rundach, teoretycznie tych najtrudniejszych, bo to najciężej pięściarzom
zerwać się w 9, 10, 11 rundzie czy 12 nawet do ataku, a Krzysztof miał kilka takich walk, gdzie kotował w 10, 11, 12 rundzie, to za granicą, walka o mistrzostwo świata, walka o mistrzostwa różnych federacji i dlatego tak można powiedzieć, że były takie rundy, przesypią, nic się nie działo, odszłapał, nie przyjmował, no ale na końcu, jak się dzisiaj patrzy z pewnej perspektywy, ojej, chyba 17 razy walczył o zawodowe mistrzostwo świata, nie pamiętam, musiałbym policzyć, ile razy wygrał, ile przegrał, ale absolutnie przeważającą liczbę walk z tych wygrał. I co trzeba podkreślić, był jedynym pięściarzem z Polski, z tych największych mistrzów świata, który wszędzie jeździł po świecie na obce ringi. Mhm. Dla przykładu, wielki mistrz Tomasz Adamek boksował tylko raz na nie swoim ringu w Niemczech w Dortmundzie. Dariusz Michalczewski nigdy. Zawsze swojego promotora. Andrzej Gołota, gdziekolwiek boksował, czy to były Chiny, czy Ameryka, czy Polska, zawsze jego promotor organizował tą galę. A Krzysiek Włodarczyk już w wieku lat 20 po raz pierwszy poleciał na Sardynię, znokotował Vincenzo Rosito w rekordzie 20-0 i potem już tak cała jego kariera polegała na tym, że jak przychodziła oferta z zagranicy, każdą żeśmy brali, jechaliśmy walczyć. Andrzej, czy promotor, wiadomo, że to jest człowiek, który kieruje karierą boksera, zarabia pieniądze dla siebie, dla niego, dla grupy, no, normalne, ale też w życiowych sprawach musi być pomocny. No, Diablo nie był święty, wiadomo, że miał swoje problemy. Przede wszystkim trzeba powiedzieć szczerze, że bardzo chciałbym, żeby to określenie, że promotor powinien zarabiać pieniądze za swoją pracę w Polsce, też zawsze obowiązywało. Natomiast bywa z tym różnie. Nie mów, że dokładałeś. Różnie było. Bywa z tym bardzo różnie, pan redaktor tego nie wie, ale my jesteśmy największą firmą pośrednictwa w Polsce ubezpieczeniowego od dawna. Mamy grubo ponad 2 miliardy złotych rocznego obrotu i z tego żyje, a nie z boksu. I to jest pewien komfort. Głównym sponsorem tego boksu jest Grupa MAK. Jak włączy jakiekolwiek imprezę, to my to sponsorujemy. Same eventy różnie bywa. Są eventy dochodowe, są eventy też deficytowe. Są mniejsi promotorzy w Polsce, którzy świadomie, mając mniejsze koszta, zawsze zarabiają, bo z tego po prostu żyją i to jest normalne. Natomiast no, z tym zarabianiem ogólnie w Polsce na sporcie to też nie jest tak różowo. Nawet na piłce, że wystarczy spojrzeć po właścicielach klubów, że to każdy myśli, że wchodzi i zainwestuje 10, 20, 50 milionów i na pewno zarobi, a potem się okazuje nagle, że nie. Niekoniecznie, zgadza się. U nas w boksie, innym świecie są troszkę podobne te mechanizmy. Mhm. A to łatwo liczyć czyjeś straty lub czyjeś zyski, a jak się nie ma dostępu. Wracając do Diablo, kiedy był no, w problemach? Diablo, no, ja powiem szczerze tak, ja miałem takich zawodników jak Diablo, Dawid Kostecki moim też był wychowankiem od początku, Artur Szpilka od pierwszej do ostatniej walki. Krzysiek Głowacki tam od piątej czy szóstej walki. Więc ja już, że tak powiem, i pewnie ze 30 kilku, a może 40 kilku innych polskich pięściarzy, pewnie oprócz Tomasza Adamka, Dariusza Michalczewskiego, Andrzeja Gołoty, wszyscy najlepsi jacy byli. To trzeba powiedzieć sobie w ten sposób. No żaden z tych chłopaków nie był aniołkiem. I słusznie, bo w boksie aniołkowie nie ma dla nich miejsca tak naprawdę. Ja dzisiaj myślę, że w żadnym wyczynowym sporcie nie ma miejsca dla ludzi bez stalowego charakteru, bez jakiegoś takiego, może nawet sobie może zażartuję, wypaczenia charakterologicznego, że mają tyle w sobie złości sportowej, tak mocno naciśnięte zęby, że czy grają w tenisa, badmintona, czy nawet może w bilard, czy pływają, czy... Musi być ten charakter, tak? Troszkę muszą być pewnie nie do końca statystycznie, nie chciałbym użyć słowa normalni, ale tacy przeciętnie statystycznie, jeśli chodzi o cechy charakterologiczne, bo po prostu tylko wyjątkowe jednostki zostały mistrzami. W każdej dziedzinie, tak? W biznesie też, w aktorstwie, w prawie wszystkim, tak? Mm-hmm. I w boksie szczególnie jest to. Boks jest sportem wyjątkowo kontaktowym. To nie można się schować za kolegów, to się nie usiądzie na ławce rezerwowych. Tu się wchodzi do ringu, zwanego czasem też klatką, która ma tam 6 metrów na 6 czy 5 na 5 i naprzeciwko wychodzi facet, który w cudzysłowie oczywiście chce ci wyrwać serce. Nie schowasz się za kolegów. I tak jak mówię, nie ma ławki rezerwowych. Ale takie emocje, nie wiem, jak aresztowanie Kosteckiego Cygana, prawda? To nastąpiło zaraz po ceremonii wagowej? To był Szpilko. Szpilka, przepraszam. No to musiałeś być w szoku. To jest, wiesz, coś, czego... No to właśnie daje działalność w boksie, tak? To jest bardzo specyficzny twór, specyficzne środowiska, specyficzne sytuacje. Jedno z całą pewnością można powiedzieć, że się nigdy nie nudzimy. Ja myślałem najpierw potem 10 latach w boksie, potem kilkunastu, teraz ponad 20, że już wszystko wiem, już nic mnie nie zaskoczy. I co chwila, co tydzień, co miesiąc coś się wydarza takiego, czego bym w życiu nie przewidział. Już mi dawno się skończyła wyobraźnia. Czyli jesteś przyzwyczajony, przygotowany może tak. Znaczy, bycie promotorem bokserskim to jest huśtawka nastrojów. I w pewien sposób pewnie jestem trochę od tego uzależniony po tylu latach, że gdzieś ta adrenalina skacze, że z jednej strony nie cierpię tych sytuacji nerwowych, a z drugiej strony trochę ciężko bez nich żyć. No. I to tak nie porzucisz tej roboty tak szybko. Znaczy, pytanie jest takie, ja na pewno nie będę się zajmował boksem, jeżeli z
w moich oczach ten boks, ci pięściarze, którym będę ich prowadził, reprezentował, żaden z nich nie będzie miał szans na jakieś większe międzynarodowe tytuły. Ponieważ no, troszkę się może rozpuściłem, zrobiłem wiele rzeczy w polskim boksie po raz pierwszy. Pierwsza walka o zawodowe mistrzostwo świata w Polsce. Pierwszy Polak w Polsce wychowany za mistrzostwo świata. Pierwszy przetarg z Kingiem. I tak po kolei dużo rzeczy. Pierwsze gale za granicą polskiej grupy, pierwsze w Stanach, pierwsze gdzieś tam. I to każda z tych rzeczy dawała mi dużo satysfakcji. W tym roku na przykład w 2023 zrobiliśmy walkę znakomitą Różańskiego, znowu zawodowe mistrzostwo świata w Polsce w Rzeszowie. Zrobiliśmy walkę Usyka na stadionie we Wrocławiu, przez to, że się przyjaźnię z promotorem Usyka. Czyli znowu był rok 23 takim, że się dużo fajnego działo. Mamy dwóch mistrzów Europy zawodowych, Tomasz Michała Cieślaka i Laurę Grzyb. Na przykład 23 rok znowu bardzo ciekawy. Natomiast jeżeli przyjdzie taki rok, że po prostu będziemy robić takie galki, galeczki czy coś, to pewnie rzeczywiście powiem dziękuję, do widzenia, bo wolą mieć wspomnienia takie, tych fajniejszych czasów. I chciałbyś mieć wyzwania po prostu. Chciałbym mieć wyzwania i na wszelki wypadek się rozglądał, jakby ten boks się kiedy skończył, gdzie są jakieś nowe pola do tego, żeby coś walczyć. Spokojnie byś to znalazł, ale też trafiłem na twój wyjazd sprzed kilku lat, kiedy oceniłeś karierę Gołoty. Powiedziałeś o nim największy talent, ale źle poprowadzony. Możesz to rozwinąć? Ja pozwolę sobie wspomnieć słowa Klausa Petrakola, to był wielki niemiecki promotor grupy Uniwersum, między innymi wychowawca Darka, Rusza Michalczewskiego, braci Kliczków i tak dalej. Na wczesne czasy wspaniała grupa niemiecka z Hamburga. Jesteśmy na zjeździe Federacji WBC bodaj w Tajlandii. Wsiadam do autobusu, jedziemy razem z lotniska do hotelu i Klaus mówi, gdzie jest ten młody Polak? Gdzie on jest? Ja mówię, cześć Klaus, tu siedzę. Ach, ty tego Gołotę spieprzyłeś, żeby on do nas do Niemiec trafił, to byłby mistrzem świata wagi ciężkiej wiele lat. Ja mówię, Klaus, nie, to jest Polak, ale mieszka w Stanach i tak dalej. I to pokazuje, jak najwięksi zawodowcy w tej dyscyplinie traktowali Gołotę. To, że niektórzy pogardliwie, że głupoty były w ringu, to oczywiste. Ale zawodowcy, eksperci wiedzieli, że to jest coś, z czegoś wynika. Klaus Peter Kohl na przykład, jak się zaopiekował Dariuszem Michalczewskim, zrobił to w sposób absolutnie perfekcyjny. Obstawił Darka sztabem ludzi, tych samych przez wiele lat. Był Krzysztof Busz, niby taka pozornie funkcja masażysty, ale nie taka ważna, ale to on miał wiele różnych funkcji. Powiernik Darka. Powiernik, opiekun, mądry, łączący, dzielący, udający czasami Klaus Peter Kohl, że nie widział pewnych skoków, to brał na siebie Krzysztof. To było dużo różnych takich drobnych funkcji, żeby wielkiemu czempionowi, że tak powiem, pomóc w tym wszystkim dobrze funkcjonować. Fritz Dunek, wspaniały trener legendarny, który Darka prowadził przez wiele, wiele, naście lat tutaj. Tego wszystkiego Gołota nie dostał. Gołota nie dostał dobrego psychologa, którego potrzebował zdecydowanie. Jak tylko jakiś lepszy trener się pojawił, typu Luduwa, i Gołota zaczął lepiej boksować, to bardzo to uwierało ludziom dookoła Gołoty, że trener ma na niego za duży wpływ i go skłócali. A komu to przeszkadzało? Zigiemu Rozalskiemu? Nie, oczywiście. A no widzisz. Zresztą Zigi to samo zrobił z Adamkiem i z Gmitrukiem. Jak Gmitruk miał za duży wpływ, to nagle na wyjeździe narciarskim, gdzie Tomek wylądował w Austrii, czy gdzieś tam, nagle miał wbijane do głowy, że ten Gmitruk to jest fajny facet, dużo na ciebie zrobił, ale ty teraz jesteś w Ameryce, to już ci niepotrzebny jest. Andrzej Świętej Pamięci. Mój kolega dobry. No. Aż nie do wiary, że go nie mam z nami. Andrzej, ale to było dla ciebie było dość miłe, młody Polak, którego wielki Klaus Peter Kohl mówi, ten to na pewno musi mieć Gołotę, co? Znaczy, do dzisiaj tak zostało, że gdzieś po świecie jeżdżasz regularnie, to myślą wszyscy, że każdy polski pięściarz na świecie jest mój. Czy to jest Binkowski, z którym szacunek, sympatia, bardzo fajny chłopak, ale nie miałem nic nigdy zawodowo wspólnego. Czy Mariusz Wach, czy Mateusz Masterna, który wtedy nie był moim pięściarzem, a był turniej wielki, w którym brał udział. Jak do mnie zadzwonili, czy chce wziąć udział, ja mówię, no pewnie chcę, jak zrobić się dobrą ofertę, mimo że nie mówiłem w jego imieniu. I Mateusz zresztą chyba największe pieniądze wtedy zarobił na tych walkach na Florydzie. Absolutnie. Czyli inaczej patrząc na to, gdyby Gołota nie wyjechał do Stanów, czy tam w trybie przyspieszonym, a nawet uciekał, trafiłby w twoje objęcia, myślisz? Po pierwsze, przypomnę znowu taką historię, to mój ojciec poręczył za Andrzeja Gołotę, dlatego ale, miał proszę bardzo, możliwości. Zostało w rodzinie. Zostało w rodzinie. Natomiast szczerze mówiąc, nie, myślę, że w tamtym czasie nie było miejsca dla tak utalentowanego pięściarza i to wagi ciężkiej, która jest najtrudniejsza, najdroższa w prowadzeniu. No, jak są sukcesy, to fruktusy są największe, ale no, trzeba doprowadzić do tych sukcesów. Nie było rynku na to. To nie było, ale, a może jestem naiwny, ale może dogadałby się z Don Kingiem jako promotor Gołoty. Don King by ci go przejął, zabrał, odebrał. Dona Kinga zabrał kilka lat. No dzisiaj to już jest mocno wykopany z 93-4 lat, ale dalej jeszcze coś tam troszkę aktywności w boksie ma.
Natomiast to nie był dżentelmen, który z kimkolwiek potrafił współpracować. To był facet, wielki promotor, jak to zresztą Gołota mówił, że to największy osus w boksie, ale i tak ten, który najwięcej ci daje zarobić. No słowa Gołoty. Natomiast no, ten styl Kinga pracy, no to lata 70. To były lata jego świetności. Ja myślę, że najlepiej zorganizowaną grupą w tamtych czasach to była właśnie grupa Klausa Petera Kolla, druga Sauerlanda w Niemczech, bo to było połączenie wielkich budżetów, wielkiego rozmachu, ale też i niemieckiej organizacji. I rynku fantastycznego. Stąd mówię tej telewizji, ja to tak umownie powiedziałem, że wspaniałe pieniądze, ale wydane też na logistykę, na organizację. Ja tak zorganizowanych gal, jak te w czasach świetności niemieckiego boksu, nigdy na świecie nie widziałem. Część gal w Ameryce, które są przepiękne w obrazku telewizyjnym, atmosfera nieprawdopodobna, no to się zdarza, że nie wiem, mój Dawid Kostecki na przykład po walce, jak pobił jakiegoś Amerykanina, ten Amerykanin swoim samochodem Dawida do hotelu odwoził. Z żoną siedzącą po środku między nimi, śmiałem się, żeby chyba razem dospalić do tego hotelu. No, to są tak, to się kolorowe świata wszystko pięknie wygląda, zaplecze w Stanach jest bardzo czasami ubogi organizacyjnie. Ale przyznam ci rację, jak zegarek. Miałem okazję widzieć galę w Stanach, walka Luisa z Grantem, Karem Grantem i Michalczewskiego z Rocky Gianim w Hamburgu. No ze 2-3 widziałem. Jako sympatyk boksu, ale z dużego dystansu muszę powiedzieć, że te w Hamburgu były wyjątkowe. Wyjątkowe ze względu na też liczbę kibiców, bo to blisko Polacy przyjeżdżali. Darek Walczący i dla Niemiec, i dla Polaków. I potem już sam nie wiedział dla kogo chyba, ale robił to skutecznie. Czyli Gołota został z twojego punktu widzenia taką inwestycją do końca wykorzystana. Tak bym to powiedział. Powiem przewrotnie, nie został inwestycją, bo właśnie w niego nie zainwestowano. Ale wiesz, jego losy, jego moment, jak wyjechał z kraju, wiesz, później list żelazny prezydenta i tak dalej, tak te wszystkie historie wpłynęły na taką czarną legendę. Boks lubi czarne legendy. Lubi. Bo i boks wybacza. To jest boks wybacza. Dyscyplina, gdzie rzeczywiście wielu pięściarzy wiadomo, że są czarnymi charakterami, to nim kompletnie nie przeszkadza ani w popularności, ani nawet czasami przyciąga. A powiedz, Zawsze jak cię obserwowałem, czy święty będzie Piotra Wernera, naszego nieżyjącego kolegę, jak wchodziliście do ringu, żeby wręczyć pas mistrzowski swojemu zawodnikowi, to Piotrek był dumny, a ty byłeś tak jakby wycieńczony. Jakbyś walczył, jakbyś ty, odbieram to jako widz, jakbyś oberwał tych kilka ciosów za niego, że schodziło się napięcie. No, myśmy byli bardzo podzieleni w naszych i obowiązkach, i emocjach, bo Piotrek zajmował się bardziej organizacją samych eventów. Znaczy lepiej go znam jako sędziego piłkarskiego. Ja się zajmowałem zawsze bardziej częścią sportową, więc ja bardziej przeżywałem te walki, bo bliżej tych zawodników, ja z nimi trenowałem na sali, czy patrzyłem, jak oni trenują, a Piotr organizował sam event, więc z tej przyczyny był dalej jakby emocjonalny. Był jakby logistykiem tej całej sytuacji. Tak. A ty co, odpowiadałeś za trenerów, za sparring partnerów? Partnerów, za szkolenie, za dobór, za rankingi, za pozycje, za pasy, dalej. Tak jak obserwuję twoją działalność jako promotora, dochodzę do wniosku, że jesteś umiejętnie między telewizjami przemieszczać, prawda? Ty zawsze stawiałeś, bardzo, bardzo przez wiele lat na TVP. Widziałeś w tym potencjał? Zostawmy polityczne konotacje, sympatie prezesów, nie prezesów, ale z czego to wynikało, że chciałeś być w telewizji publicznej w większym zasięgu? Oczywiście. Po prostu. Ja gdzieś cały czas w boksie przez wiele lat wierzyłem, nie wiem czy dalej wierzę, ale wierzyłem, że boks się dopiero zawodowy w Polsce rozwija. Bo nie byłem w stanie zrozumieć, dlaczego w Niemczech może być tak wspaniale rozwinięty, być tak wielkim przedsięwzięciem dochodowym, rentownym. Zakładałem sobie, jak to tak człowiek teoretycznie, według podręczników, nie wiem, średnia zarobki na 3, tam ceny reklam na 6, no to na 6 też będzie pięknie, bo jeżeli przeciętna gala w Niemczech w dużych telewizjach to był wpływ około 3-4 milionów marek niemieckich, no to podzieli się na 6, powiedzmy, jakby to było, nie wiem, 600 tysięcy marek niemieckich w Polsce, to byśmy wszyscy tak żyli, taki absolutnie był boks. No niestety tak nie było. Te rynki w żaden sposób nie zrównoważyły się. I się pewnie już nigdy nie zrównoważą. Tak? To są zupełnie inne światy. Ja wiem, że trudno porównać z niemieckim rynkiem, ale wracając do tych telewizji. 7 lat w Polsacie byłeś, tak? Ale generalnie trzymasz się publicznej telewizji. Dlaczego to powiedziałem? Dlaczego się trzymałem telewizji o jak największym zasięgu? Dlatego, że wierzyłem w to, że najlepszy czas boksu jest przed nami. Ale żeby on nastąpił, no musi być jak największy zasięg, tak? Jak największe oglądalności. I stąd rzeczywiście raczej zawsze mnie interesowały telewizje otwarte i marzyłem o tym, żeby być na głównych antenach. Przez lata było to TVP1 w czasach naprawdę bardzo mocnych pana dyrektora. Oj, tam był tylko 2 lata, ale... W czasach, kiedy było dużo mniej kanałów telewizyjnych, nie było internetu, czyli te oglądalności były zupełnie inne. Ja pracowałem wtedy w Kanał Plus. Kanał Plus stawiał na
boks najwyższej półki. Pokazaliśmy Gołotę, Michalczewskiego, Wielkie Gale z Las Vegas. To był taki francuski sznyt, który chciał pokazać wielki boks. To też miało swoje racje. Myślę, że Kanał Plus miał być kanałem premium w związku z tym. Absolutnie. Ten content premium powinien być troszkę... Jak płacić za abonament, to żebyś dostał Tysona albo Luisa. Tak, a ty po prostu... Przednoburaczana polska gala. Tak, czasami przednoburaczana produkcja, ale 3 miliony oglądalność, a nie z szacunkiem najmniejszych telewizji 30-40 tysięcy. Ówczesny dyrektor Jedynki, dzisiaj dyrektor programowy Sławek Zieliński, zawsze mówi mi, jaka to jest oglądalność. Natomiast paru, no nie powiem talibów, ale konserwatystów mówi, ale cóż to za poziom? Andrzej, wiedziałeś, że to nie było najlepsze mordobicie, ale... A ludzie chcieli to oglądać. Nie stać się było na lepsze może. Myśmy mieli bardzo trudne zadanie, ponieważ boks zawodowy, czy to się komuś podoba, czy nie, to jest wieloletnie budowanie karier zawodników, często w sposób bardzo taki zachowawczy. I te walki są częściej słabe, bo jest albo duża dysproporcja umiejętności na rzecz naszego, czyli dla kibiców mniej, bardziej wprawnych nic ciekawego, bo z góry wiadomo raczej kto wygra. No tak jest boks na świecie skonsumowany, budowanie tych rekordów, tego wszystkiego i tak dalej, co jest pewnym, czy dużym bardzo myślę, że minusem boksu. Ponieważ nie mieliśmy zawodników wybudowanych, musieliśmy ich budować, a to trwało. Najlepsi byli za granicą, bo Gołota, Michalczewski, Adamek też szybko prysnął, znaczy wyjechał. No. A żeby pięściarz był wysoko notowany, to musiał mieć 20 kilka walk. Powiedzmy, Włodarczyk był w stanie w roku pierwszym, w roku kariery stoczył pewnie 6. W drugim 6. Powiedzmy, strzelam w tej chwili. W trzecim już 5 albo 4, bo walki wielorundowe się robi. Widziałbyś go, w kasino w Las Vegas na ringu? Włodarczyka? Akurat Krzysiek w Las Vegas nie boksował, ale boksował na całym świecie. Boksował od Australii po Amerykę. Bez kompleksów. No, w Australii znokautował przepięknie bohatera miejscowego takiego, że był dzień wolny od pracy w całym regionie. W Moskwie znokautował, wygrał wspaniale mistrz olimpijski Ocza Kijewa. W Stanach wygrał kilka walk, znokautował w walce mistrzostwa świata Fargomeniego. No jeszcze chyba ze 3 walki stoczył. We Włoszech znokautował Rosito, zremisował mistrzostwo świata z Fragomenim. No to wiele, wiele krajów. Czyli spokojnie. Były to wymiar tych wielkich gal w Las Vegas, bo ja patrzę na to jak człowiek, Który... Do dzisiaj byłem teraz 2 miesiące temu w Taszkencie, akurat w tym roku był zjazd WBC coroczny. Mhm. I obok wielkich mistrzów Mike'a Tysona, Holdfielda wisi, Krzysio jest obok nich na posterach. Był 7 lat zawodowy mistrz świata w WBC. W takim towarzystwie. To chyba... Ja myślę, że Krzysiek jest takim przykładem, trochę też wynika z naszych cech narodowych, że jak jakiś produkt jest za granicą, jest mniej dostępny, to jest bardziej ciekawe. Właśnie, właśnie. Przecież szczerze mówiąc, ja myślę, że dzisiaj na świecie, no inaczej, Tomek Adamek miał wycieczkę do wagi ciężkiej, co była ciekawostka i to na pewno jest duża rzecz, ale wadze cruiser to przecież Włodarczyk dużo więcej osiągnął, a Tomek Adamek wadze ciężkie stoczył kilka bardzo... Tomek ma lepszą prasę. Ale nic nie zdobył, tak? Ale może wiesz, jest góralem grzecznym, a Krzysio miał swoje problemy innej natury. Ja myślę, że jakby dzisiaj spojrzeć na te życiorysy, to Krzysio jest święty. Aż tak? Myślę, że tak. Tak na końcu chyba, że go rozgrzeszasz, Andrzeju. No, powstawały takie książki różne, które dużo praw pisały o różnych historiach, różnych pięściarzy. A u Krzysia rzeczywiście, co by, jak były głupoty, to wyjątkowo, takie dzieci i tak dalej. A tak nawet to zupełnie śmieszne, drobne grzeszki. Czy dzisiaj, jak robisz galę, organizujesz, zestawiasz dobrych rywali, nie masz problemu ze znalezieniem telewizji, która to pokazuje? Przede wszystkim pracujemy na stałych kontraktach wielu. No właśnie. To jest pierwsza rzecz, bo inaczej ciężko byłoby zbudować panel sponsorski, ciężko byłoby mieć jakiś plan. Natomiast no, cały ten rok na przykład mamy jeszcze kontakt z Telewizją Polską, co dalej to zobaczymy. Chociaż szczerze mówiąc powoli zaczynam rozumieć, że to co mówią którzy fachowcy, że telewizja linearna się kończy, to chyba powoli rzeczywiście gdzieś na horyzoncie. Już uciekał do internetu. Że wszystko idzie do internetu, na różne platformy streamingowe i tak dalej. No my jeszcze jesteśmy przez ten rok na pewno w Telewizji Polskiej, ale rzeczywiście no pewnie niedługo jakieś zmiany będą. Jestem ciekaw jak dyrektor Zieliński, czy mu przeszła miłość do boksu, bo wspólnie kiedyś dziwiliśmy się, że Sławek człowiek łagodny, spokojnego serca, a jednak kochał boks. Boks, jak wszyscy mówili, pan dyrektor Zieliński i w Polsacie wiele razy słyszałem, ma jedną taką ciekawą rzecz, że nawet powtórki się bardzo dobrze oglądają. Tak, tak, tak. Że mecze piłkarskie, nawet wielkie, wybitne, ale sprzed iluś lat, nikt już 100 minut nie chce siedzieć tam z przerwą oglądać. A walka tak, bokserska, tak, tak. No oczywiście Gołota jest najlepszy. No. Gołoty pewnie, nie wiem, Polsat Gołoty walki puszczał po 100 razy i pewnie za każdym razem był oglądany. Ja pamiętam szaleństwo w Kanal Plus, kiedy była walka Gołoty z Bowie. No więc ludzie wykupowali dekodery do 10 wieczoru, stojąc w kolejce pod siedzibą kanału, żeby to zobaczyć. No było to
autentyczne szaleństwo, nie do wyobrażenia dzisiaj. To jest niebywałe. Gołota budził nieprawdopodobne emocje. Ja je oczywiście rozumiem, bo ta historia ta mroczna, tak, ta nazwijmy to mafijna, ta Włocławka, tak? Włocławkowa, no i cała otoczka dookoła. Waga ciężka. To był czas, kiedy jednak tak łatwo Polacy wizy do Ameryki nie dostawali. To był ta Ameryka była dalej niż dzisiaj. Zobaczyć Gołotę trzeba było się budzić 5 rano i to tylko wtedy ktoś telewizja łaskawie kupiła te prawa. No bo to no trzeba był dekoder wykupić. Niedostępny. Tak, tak jest, tak, tak. A dzisiaj jest, świat się zrobił dużo mniejszy, dużo więcej ludzi po świecie lata, wszystko jest w internecie. A czy gdyby twój tata żył nadal, gdyby siedział koło nas, nie narzekałby na to, że polski boks w jego rozumieniu, ten olimpijski, dołuje? Narzekał? Narzekałby bardzo. Ojciec kochał boks w wymiarze olimpijskim, to znaczy podziwiał wielkich zawodowców. No, wychował się na tym, jak wszyscy. Tak. Ty też. Ale idea olimpizmu była zupełnie inna. Był naprawdę, myślę, szacunek do sportu, do olimpijczyków, do medali olimpijskich, do żełka, do biało-czerwonego koloru. Dzisiaj każda firma może uszyć sobie teraz biało-czerwony, sprzedawać, jakiekolwiek logo zaczepić, czy jest napis Polska, czy Słowacja. Ja mam cię gdzieś, czy kocham ciebie, nie ma problemu. W tamtych czasach, nie oceniam tamtych czasów, ale zajmuję się teraz, mówię tylko o strojach, o pewnej symbolice narodowej, to było coś. Pamiętam, sam miałem jakiś dres od ojca, dostałem z napisem Polska, to byłem dumny i blady jako nastolatek. Oj tak, to było coś. Dzisiaj jest po prostu do kupna w każdym sklepie, nie wiem, tak. Sponsora, typu Nike idziesz i kupujesz. Ale miał swoją diagnozę, dlaczego polski boks upada, czy też jest coraz mniej dobrych pięściarzy? Ja myślę, że za czasu mojego ojca ten boks był jeszcze dużo lepszy, więc jeszcze nie upadał. No nie, no ja wiem. Ojciec był całe życie, wiele lat wiceprezesem Polskiego Związku Bokserskiego, ponieważ nie był partyjny, nie był ani wywodził się ani z wojska, ani z policji, milicji w tamtych czasach, nie mógł być prezesem. Jak się skończył tamten system... To było dla gwardii, dla milicji zarezerwowany. Był dwie kadencje, tyle ile mógł według statutu PZB, potem ktoś przez chwilę był jeszcze całą jedną kadencję, więc rzeczywiście był bardzo, bardzo długo i wiceprezesem, i prezesem, ale to był zupełnie inny świat, inne czasy, inny sposób, inny system finansowania, inne zarządzania, inny porządek w sporcie. No, nie chcę tu w żaden sposób, że nie brzmiał, że gloryfikuję te rzeczy, ale pamiętam końcówkę, jak system w socjalizmie działał, to był naprawdę uporządkowany system. No. No, jest nie kompletny patrzy. Chaos. No jest chaos, ale powiedz mi, a próbujesz odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak ci młodzi Polacy nie garną się do boksu? Myślę, że jest kilka przyczyn. Myślę, że przede wszystkim jedna z rzeczy najistotniejszych to, że Polski Związek Bokserski to jest jeden z nielicznych związków, który zupełnie się nie zmienił. Są związki, które błyskawicznie zaadoptowały się do nowych czasów. Czasami przy pomocy czy na plecach nowoczesnego sponsora, jak siatkówka na przykład. O, zdecydowanie. Ktoś. A Polski Związek Bokserski jest identyczny, jak był 40 lat temu. Panowie prezesi mają dzisiaj może troszkę bardziej modne, gustowne krawaty niż 10 lat temu, czy 20 lat temu. Ale jeśli chodzi o organizację, to tam się nic kompletnie nie wydarzyło. Czy co, nie ma promocji boksu, że młodzi nie garną? Myślę, że jest promocja, ale nie ma systemu treningowego, nie ma stref zrobionych porządnych, nie ma systemu coachingu, że gdzieś w jakimś w moim miasteczku pojawi się młody chłopak z zaciętymi zębami, który naprawdę chce osiągnąć sukces sportowy, jest genetycznie do tego przygotowany, trzeba mu dać szansę. Trzeba go wyłowić, nie? Trzeba go wyłowić, trzeba się zapewnić mu właściwą ścieżkę, właściwą opiekę. No my w tej chwili, ja powiem szczerze, od wielu już lat, trochę z bólem serca i to mówię nieprzewrotnie, jak widzimy młodego pięściarza w boksie olimpijskim, to go chcemy natychmiast zabrać, bo ten boks olimpijski go zniszczy. Zresztą tak. Mamy teraz pięściarza takiego, którego umówiliśmy się, że zostawiamy go do Igrzysk Olimpijskich. On jest... Do Paryża. Aktualnie, tak. Tak, tak. I moim zdaniem to był błąd, bo moim zdaniem do Paryża on raczej nie pojedzie, a moim zdaniem boksuje dzisiaj słabiej niż boksował 1,5 roku temu. I to nie jest pierwszy taki przypadek. Po prostu dotychczasowej formule, moim zdaniem, system, który jest od ostatnich kilkanaście co najmniej lat, przypomnę, ostatni medal olimpijski Wojciech Bartyń, 92 rok, to jest 32 lata temu. Tak? No niebywałe. Niebywałe zupełnie. On też był w twojej stajni, tak? Wojtek też u mnie przez chwilkę boksował po zakończeniu oczywiście czy kariery olimpijskiej. No trochę była to zabawa, to że był w cudzysłowie starszy pan, ale wspaniały człowiek, wspaniałe nazwisko. Tak, 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 rzeczywiście. Na tamte czasy rzeczywiście zaskoczył mnie pan redaktor, że pan to pamięta, bo to mało kto pamięta. Ja jakoś przygotowałem się do... Nie, ja lubię boks, lubię oglądać, może nie jestem takim fanem jak Zibi Boniek, który czasami... Się w kontakcie. Czasami, wiem, obój żużel boks. I nie chcę go tutaj obrazić, czasem piłka, ale coś w tym jest. Kocha boks i rzeczywiście trudno nie kochać boksu. Zbyszek Boniek był pierwszą osobą, która spotkaliśmy się na ulicy, pamiętam, przed hotelem dawnym Wiktoria, on się dzisiaj jakoś inaczej nazywa. Aha. Sofitel chyba. Sofitel chyba. I Zbyszek daje mój tak, Oślewski, no, Jędrek,
ty śpiekuj tym Rudym. Pamiętaj, że Rudzi mają charakter do sportu. To będzie mistrz świata. Mówił o Diablo. Diablo, tak. No, Rudzi, pamiętam, Rudzi, tak dzisiaj. Rudzi wysoko zachodzą. Zresztą byliśmy... Nie tylko w sporcie. Byliśmy razem, Zbyszek nas zaszczycił swoją obecnością na walce w Rzymie, gdzie mieszka. Pamiętam jeszcze, prezes Soros przyleciał, była taka polska gala, grande teatro. Przyjechaliśmy walczyć z lokalnym bohaterem, mistrzem świata Fragomeniem i nas oszukali sędziowie, żeśmy mieli remis. A remis oznaczał, że pas zostawał we Włoszech, niestety. No ale wiesz, wiesz co, Boniek mówi w takich sytuacjach, lepiej dwóch rannych niż jeden zabity. No to myśmy jeszcze dwa razy Fragomeniego później znokautowali. Ja wiem. Trochę mistrzostwo świata, żeby było dwa. Takie określenie remisu. A nie uważasz, że ucieczka młodych ludzi, którzy lubią się bić, do MMA, czy to też nie jest dla was problem? A w ogóle dlaczego nie podczepiłeś się pod MMA? Przepraszam za wyrażenie, ale nie jest... To jest bardzo złożony temat. Z całą pewnością... Miałeś propozycję może? Znaczy, co chwila, no, najlepszy chyba polski zawodnik, jeśli chodzi o mężczyzn, czy Janek Błachowicz, prosił mnie parę lat temu, jak jeszcze był w przerwach już w KSW, żebym został jego menadżerem. Zgodnie z uczciwością swoją powiedziałem, że nie mam o tym zielonego pojęcia, panie Janie, bo tak żeśmy wtedy rozmawiali w budynku hotelu Merkury w Jana Pawła, który już też nie ma. No tak, tak. Janek wtedy chciał w Bellatorze walczyć, a mój wspólnik z Florydy był jeden z gości, który organizował Bellatora, tę serię walk MMA w Stanach. I gdzieś to Janek usłyszał i stąd miał ten pomysł, sprytny zresztą. Ale jak widać, dobrze, że się uczciwie zachowałem, bo zrobił wspaniałą karierę w UFC i na zdrowie to Jankowi wyszło. I tyle. No, ja znam się na boksie, urodziłem się przy boksie. To jest moja wielka pasja, hobby, to jest miejsce, troszkę sposób też na życie, na wolny czas, na podróże, na alibi różnych podróży, no, i tak dalej. Także wiadomo, służbowe wyjazdy muszą być. I w związku z powyższym jestem przy boksie, będę przy boksie, jak skończy boks, to odejdę. To pomyślisz, tak? O MMA nie. Poza tym, czy MMA nam zabrało? MMA nam zabrało takie mass-mediowe zainteresowanie. Właśnie, okay. Właśnie. Oczywiście, to na takie naturalne, wiesz? Tak, ale to wynika z kilku przyczyn. Jedną z nich choćby jest to, że pięściarze, zawodnicy są martwi w większości w internecie. Poza Kosteckim, który trochę wyprzedził swoją epokę, poza Arturem Szpilką, to reszta to są zawodnicy, których dzisiaj internauta nie zna. Zamknięci w ciasnej sali. I za przeproszeniem językiem sportowym zapieprzają od rana do wieczora. A zawodnicy z MMA byli już trochę inaczej wychowani, że muszą istnieć w internecie, muszą mieć swoje konta, muszą szukać zasięgów. Wyskować na konferencjach. Trochę wyskakać na konferencjach. Natomiast trzeba powiedzieć szczerze, że KSW, no, wspaniale zorganizowany projekt biznesowy i MMA, który stworzył w Polsce MMA, z drugiej strony stworzył też freakfighty w Polsce. Trzeba to w końcu chyba głośno powiedzieć. No też. Walki, nie wiem, z ogromnym szacunkiem i sympatią do Mariusza Podzianowskiego, przecież to nigdy nie był zawodnikiem MMA, z Przemkiem Saletą czy Podzianowski Najman, to były normalne freakfighty. To są do dzisiaj rekordy oglądalności MMA w Polsce. I to KSW stworzyło MMA, brawo, ale dzisiaj KSW nie narzeka na freakfighty, bo to ono stworzyło też kategorię freakfightów. Otworzyli butelkę ginu, a to, co z tego, ten gin, który z butelki wyszedł, to po prostu teraz zabija KSW, zabija MMA. Ale ktoś ci powie... Nagle okazało, że ta młodzież poszła dalej. Słuchaj, ale ktoś ci powie, że nie wskoczyłeś do odpowiedniego pociągu. Ty chcesz zostać z boksem? Do pociągu zwanego MMA, freakfighty? Nie, MMA kompletnie, a freakfighty, szczerze mówiąc, mam pewnego rodzaju obrzydzenia. Aczkolwiek freakfighty też bym podzielił na dwie kategorie, a my często w rozmowach wrzucamy do jednego worka. Co innego jest, właśnie jak walczy Pudzianowski z kimś, jednak całe życie jakiś tam sportowiec w innej dyscyplinie. No jest, tak. Nauczony treningu, nauczony szacunku do kultura sportu jakaś. Tak dalej. A co innego, jak walczą z sobą jakieś dwa pajace, znani youtuberzy z tego, że przeklinają, nic nie potrafią, nic nie trenują. Ich główna rola polega na tym, żeby na konferencjach prasowych pokrzyczeć to, komu dziecko tyłu, jak zrobi, czy czyja żona, czy narzeczona, kim była i co on zaraz zrobi. I nic kompletnie więcej, to jest dla mnie przerażające i obrzydliwe. Ale dzisiaj nasze społeczeństwo po 300-400 tysięcy ludzi wykupuje takie. Ja wiem, to kupuje, przepraszam, nie chciałem obrażać. Myślę, że w większości dzieci, nie prowadzę takich badań, myślę, że to są nastolatkowie. Mhm. I myślę, że coś takiego jest dziwnego, że ludzie to wykupują i się strasznie z tych ludzi śmieją. To jest tak. Ale myślisz, że to jest polska specyfika? Polska. Te freakfighty najgorsze z Polski. Absolutnie. Zdecydowanie, Polska. Tak? Tak. Natomiast freakfighty pod tytułem, że ktoś jest dużo bardziej znany, nie z umiejętności na przykład bokserskich, legenda w Stanach Jake Paul. No tak. Netflix, seriale, filmy, multimilioner, tak? Mhm. Ale on potrafi boksować. Oczywiście nie boksuje tak dobrze, jaka jest jego rozpoznawalność, popularność i tak dalej, ale szczerze jestem przekonany, że przyjechał do Polski, mistrzostwa Polski seniorów w boksie olimpijskim by zdobył. To nie jest facet, który żyje z tego, że nabluzga kogoś na konferencji, tylko ma ogromną rzeszę kibiców w internecie, ale wchodzi do ringu i
całkiem przyzwoicie boksuje. A powiedzcie, z tego tortu sponsorskiego, reklamowego trochę wam zabierają? MMA? To są różne światy, inni kibice. Zupełnie. No, znaczy mamy teraz, pan redaktor, pewnie pan dyrektor, redaktor pamięta w czasach dawnych siłę boks, te pierwsze rzędy to mafia, bandyci. Ta, no. U nas dzisiaj sami biznesmeni, mówię zupełnie poważnie. Nie ma tych karków, nie ma tych łańcuchów, to wszystko poszło tam i niech sobie tam siedzi. No. Tu mamy ty jako prawnik, Andrzej, chyba w sprawie Pershinga też pracowałeś, tak? Pracowałem przy wielu, jak na aplikacje adwokackie, przy wielu rzeczywiście najbardziej medialnie znanych różnych panach, między innymi przy panu Andrzeju Kolikowskim. Kolikowski lubił boks chyba, nie? Bardzo lubił, przyjaźnił się z Andrzejem Gołotą, był na wielu, wielu galach. Przeżywał walki, rzeczywiście. W ogóle było tak, że w tamten ówczesny świat tak zwanej gangsterki rzeczywiście na każdej gali, na turniejach sztama, na meczach ligowych zawsze był. Zawsze byli blisko pięściarzy. Jakoś boks imponował tym panom. Słuchaj, to i policja się kręciła, i służby, to ciekawe. To jest... No to jest bardzo ciekawe, bo kilku, bez nazwisk w tym nie będę zmieniał, ale pan redaktor świetnie zna wiele nazwisk starych czempionów, którzy w klubach gwardyjskich na co dzień boksowali, z tego żyli, a potem na bramkach w gangsterskich lokalach wieczorem stali. Jakoś ten świat współżył i nikomu to do końca nie przeszkadzało. I nieszczęść nie było. Jakoś i słuchaj, a ty jako ten młody, początkujący promotor uczyłeś się w biegu. No nie było rzeczywiście szkoły promotorskiej. To była bardzo zabawna historia, bo mnie poprosił Zbyszek Rał, było to, żeby się zaopiekować Krzysiem Łodarczykiem, który miał wtedy 17 lat. No i tego się zaczęło. Tego się zaczęło, a się okazało, że grupy, które wtedy w Polsce istniały, chciały Krzysia na dzień dobry szukać i tak było, że Telewizja Polska dała nam szansę, żebyśmy stoczyli pierwszą galę. Już nieżyjący Andrzej Burzyński doprowadził do takiego kontraktu pierwszego. A, Burza. Te gale pierwsze były bardzo, bardzo słabe, ale dały szansę właśnie na to, żeby inni pięściarze powoli mieli gdzie boksować. Tak, tak. To zaczął się taki kamyczek, który uruchomił lawinę. Rzeczywiście tak. Lata 2000 i później to były takie... To każda telewizja, nawet powstająca, może mniej lub bardziej, ale inwestowała w boks. Absolutnie się zgadzam, że niektóre były takie, które nie powinny być telewizji. No wiadomo. Bo najczęściej na świecie bokserskie są w ten sposób klasyfikowane, że nowi promotorzy zaczynają bez telewizji, uczą się. Okay. Jak zrobią coś dobrego, to telewizja, któraś na początek często mała, daje szansę. A u nas od razu? U nas od razu była telewizja, to jedynka. No to rzeczywiście wskoczyliśmy do, no chyba do ekstraklasy, a powinniśmy być w trzeciej lidze na początku. Albo w jakiejś telewizji kablowej. Ale dzięki temu 20 lat później można narzekać, można nie narzekać. Mamy aktualnego zawodowego mistrza świata Federacji WBC Łukasza Różeńskiego. Mamy aktualnego mistrza Europy Michała Cieślaka. Mamy Laurę Grzyb, mistrzyni Europy. I jeszcze kilku pięściarzy, którzy się liczą. Mateusz Masternak teraz wyjątkowo pechowo przegrał walkę, którą wygrywał w Anglii o mistrzostwo świata przez kontuzję. No... Przy boksie olimpijskim to jesteśmy bogaczami, jeśli chodzi o to. A powiedz, rywalizujesz z Tomkiem Babilońskim, jeśli chodzi o... Kompletnie. To jest tak, jakby się rozwijał kręgówka z ligą hiszpańską albo włoską. Natomiast jesteśmy na tym... Grubo pojechałeś. To wymień zawodnika jakiegokolwiek Tomka Babilońskiego. Musiałbym poszperać, wiesz? Też by to chwilę zajęło. No też by zajęło. Czy Tomek tak teraz pójrza tym, bo serio głównie... Ja kiedyś poznałem, bardzo fajny gość. Zajmuje dzisiaj MMA. Okay. Ponieważ Tomek Babiloński żyje na co dzień z organizowania eventów i po prostu tam się chyba one są bardziej przynoszące dochody. I to absolutnie rozumiem, tak? Natomiast rzeczywiście w boksie już Tomka raczej nie widzę. A jaki jest twój stan dzisiaj skłócenia z różnymi stacjami? Jest pokój, zimny pokój? No, pewnie jak zwykle pan... Wybaczyłeś Polsatowi, Polsat tobie. Znaczy ja na Polsatu nigdy nic nie miałem, zresztą z właścicielem Polsatu, panem Sorzem, jakiś tam kontakt mam. Z wieloma ludźmi z samej góry mam z zarządu Polsatu. Pan mój, jeden z kolegów jest w zarządzie cały czas, ze szkoły jeszcze. No, wiadomo, że szef sportu jest, jaki jest, to całe środowisko wie. Marian, człowiek gołębiego z serca. Ale tak już jest, taka jest widocznie uroda, na szczęście. Na tak, szczęście. Tak, tak, ale... Jak sięgasz po tych młodych bokserów? Mówimy, że nie ma, nie garną się, przyjeżdżają, wiedzą, że u Wasilewskiego mogą zrobić karierę. Masz swoich szperaczy, swoich ludzi od wyławiania talentów. U Wasilewskiego dostaną szansę zrobienia kariery. Wasilewski mi obiecuje, że będziesz mistrzem, bo tego nikt kompletnie nie wie. To jest kompletnie niemożliwe. Jak się patrzy na 17-latka i powie się, że jesteś mistrzem, znaczy to był albo oszust, to może powiedzieć, albo kompletny amator. Natomiast widać po... Musiałem kiedyś policzyć, do ilu walk o mistrzostwo zawodowe świata, oczywiście w większości poza Polską, żeśmy doprowadzili. Na pewno kilkadziesiąt takich walk było. Większość przegrana, no bo to wygrywa co któryś tylko. Natomiast poza nami żadna inna polska grupa promotorska nigdy nie zorganizowała walki o zawodowe mistrzostwo świata, ani w Polsce, ani za granicą. Poza nami żadna grupa w Polsce nigdy nie wychowała mistrza świata w Polsce, która doprowadziła do mistrzostwa świata, typu na przykład Tomek Adamek, okej, okay, no ale tu już mieszkał za granicą, tak dalej. Dariusz Michalczewski mieszkał za granicą, Gołota, który nie zdobył mistrzostwa świata, mieszkał za granicą.
dużo rzeczy zrobiliśmy jedyni w Polsce i tak naprawdę ja myślę, że to teraz tak buńczucznie powiem, ale był taki moment, że w Polsce było 6 czy 7 grup. Na polski rynek było za dużo. No bardzo. Teraz te grupy trochę popodupadały i się bardzo cieszę, bo mam takie wrażenie, jak rozmawiam z kolegami. Nawet Darek Snarski miał swoją grupę chyba, dobrze pamiętam? Kilka grup mniejszych. Wiem, w stoku. Kilka grup mniejszych, które trochę nam ten i tak niedoskonały boks rozrzedzały. Słowo gala bokserskie to się tak spauperyzowała. Ojej. Bo gala to jest i piękny hotel, piękne wnętrze, ale gala to jest klepisko na świeżym powietrzu bez światła też. Tak jest. To jest też gala, tak? Teraz rynek... Darek mówi w takich sytuacjach galka. Mała gala, galka. To nie bardzo po polsku, ale rozumiałem go. Mówi, muszę zrozumiałem w toku galkę. Coś w tym jest, że to właśnie powinno się troszkę jakoś inaczej nazywać. Jak teraz te grupy podpadały, bo rynek je w końcu wykosił, to mam wrażenie, że troszkę większy szacunek do boksu jest, bo mniej w mediach się mówi negatywnych rzeczy o boksie polskim. Tak? A to już jest dużo. Jest takie sito większe, tak? Chyba, żeby trafić do... Sito jest dosyć proste finansowo, tak? No, żeby sprowadzić zawodnika dzisiaj, nie wiem, na Mateusza Masternaka, czy na Krzysia Głowackiego, czy Krzysia Włodarczyka, czy Artura Szpilki, żeby zapłacić kilkadziesiąt tysięcy euro samemu przeciwnikowi, tak? Czy organizacja GAI to jest... W zależności oczywiście, jak wysoko sięgamy. Organizacja Gali Różański z Babiczem, zawodowe mistrzostwo świata WBC, która była w Rzeszowie na początku zeszłego roku, to był budżet bodaj 2 miliony czy 3 miliony złotych. I na polskie warunki to już jest dużo pieniędzy. Na jeden wieczór, na jeden event, gdzie nie ma gwarancji zwycięstwa. Nie pamiętam, miał chyba tylko 3 miliony złotych był budżet. No to już tych małych grup żadnych nie stać. Po pierwsze, nie stać na wyhodowanie, doprowadzenie przez lata pięściarza, inwestując z niego, który nie wiadomo, czy cokolwiek będzie. Takich inwestycji trzeba mieć kilka. On może pójść do zakładu karnego, on może się okazać po prostu nie taki zdolny, jakbyśmy chcieli. Może się okazać, że kończy się zdrowie, może się okazać, że jest kontuzjogenny. A ty mu płacisz co miesiąc jakąś pensję, co miesiąc pensja, lekarze, pan doktor Śmigielski, który nas operuje non-stop od 20 lat, najdroższy polski, najlepszy moim zdaniem chirurg. Przeciwnicy, szparing partnerzy, setki obozów, bo to przez te lata są setki tych wyjazdów obozów. To są wbrew pozorom jak na polskie warunki duże pieniądze. Mm-hmm. Naprawdę duże pieniądze. Podpowiem ci, jest taki utalentowany pięściarz, 14 lat, Michał Czeski się nazywa, syn Dariusza. Junior Lechi, ale Darek powiedział mi, że go widział, wiesz, na sali. Był oczarowany, wiesz, tak to ojciec o synu zawsze będzie chwalił. Tu siedział i właśnie mówił, że gość ma taki dryk, taką koordynację, że podszedł, mówi i zapytał, ty, skąd ty to znasz? A nie wiem, tato. No wiadomo, że z genów. Więc myślisz, że mamy Michał Czeski mógł cię zawalczyć nie kiedyś? Nie będę, albo nie byłbym zdziwiony, gdyby rzeczywiście genetycznie miał pewien dryk motoryczny. Okay. Bo trzeba jeszcze przypomnieć, że Darek miał brata, który moim zdaniem był zdolniejszy od niego, Tomek, tak. Więc to dwóch braci fantastycznie motorycznie utalentowanych. Natomiast, żeby być mistrzem, szczególnie zawodowstwie, trzeba mieć do tego jeszcze wielką psychikę. W amatorstwie to bardziej jest to krótsze walki, 3 minuty, inna punktacja, 12 rund wytrzymać w ringu z jakimś nawet słabszym technicznie pięściarzem, ale który naprawdę chce ci urwać głowę, to jednak trzeba być też twardzielem nieprawdopodobnym mentalnie. A tutaj jednak myślę, że wychowanie w skromności, w biedzie utwardza bardziej charaktery i z biedy ludzie zdarzają się, mają większą siłę, motywację, żeby się z niej wyrwać. Rzadko się zdarza, żeby z dobrego domu. Chłopak z dobrego domu, z troszkę pewnie przeżycie rozpieszczonych, nie mówię, że bardzo, ale jednak żyjący w jakimś tam... No, ale Darek na pewno mu dzieciństwo zapewnia znakomite, no nie mam wątpliwości. Dlatego nie sądzę, żeby tego chłopaka, przepraszam, jeśli to tak mówię może na wyrost, bo nigdy go oczy nie widziałem, ale tak statystycznie... Nie wiem, czy ojciec chce, żeby on boksował, ale... Statystycznie raczej ciężko mi sobie wyobrazić, to się bardzo rzadko zdarza, żeby chłopak, syn takiego czempiona, tak zamożnego człowieka, był wielkim... 90% ludzi, których znasz boksu, to właśnie z takich domów raczej. Cały sport w ogóle jest szansą na świecie dla dzieci z trudniejszych jakichś środowisk, z większej biedy. Od piłki nożnej po każdą dyscyplinę. No w boksie na przykład widziałem takie walki nieprawdopodobne, nie wiem, Tajów, Meksykanów, z Panama, Kolumbia. Niewiele czasami te chłopaki potrafią, ale tak strasznie chcą się wyrwać z tych różnych slumsów. Tak strasznie marzą o tym, żeby jak jeszcze mają często w wieku lat 17, już trójkę dzieci się otrzymają, żeby te dzieci jakoś dać im szansę życiową, że naprawdę no, bieda jest motorem nieprawdopodobnym. A ty nie myślałeś o penetracji na przykład rynku ukraińskiego, prawda? Mamy Fiodora Czerkaszyna, organizowaliśmy nieprzypadkowo Usyka w Polsce. No właśnie.
Mieliśmy zawodników z Białorusi, mam zawodników Kubańczyków nawet mam, panie dyrektorze. O, to nie odrobiłem lekcji. Ja to muszę wrócić do pana. Myślisz, że Stevenson i jego potomkowie tam? No oczywiście nie mamy takiego wspaniałego pisarza jak Stevenson, natomiast Kubańczycy się trochę już rozjechali po świecie. Oczywiście większość marzy o Florydzie najbliżej, no tak, legenda amerykańska. Ale trafiło do Polski kilku pięściarzy kubańskich, chyba z 5 czy 6 i jeden jest nie najgorszy. Na razie promujemy go krótko, zobaczymy co będzie. Mamy problem trywialny. Nie mówi w żadnym języku niż po hiszpańsku. W Polsce nie ma żadnego trenera hiszpańskojęzycznego, oprócz jego starszego trenera, który przywiózł z sobą, który pewnie był fajnym trenerem w boksie olimpijskim, nie ma pojęcia o boksie zawodowym. Jednak. I nagle dla jednego zawodnika mamy ściągać hiszpańskojęzycznego trenera. Oj. A on nie chce przyjmie. A on nie chce się nauczyć jeszcze pewno polskiego? No to nie jest takie proste. A kto odpowiada u ciebie za takie wyszkolenie? Jest takim jakby guru trenerów. No przez lata mieliśmy, znaczy w ogóle od początku wzorowaliśmy się na uniwersum. Pojechałem, zobaczyłem jak wygląda obóz Kliczków, Michalczewskiego i tak dalej. To oczywiście... W Hamburgu. Oczywiście, no niestety mając inne zera w budżetach, ale wzór był taki, centralna baza szkoleniowa, zawodnicy są skoszarowani, poza krótkimi okresami są po prostu siedzą na miejscu jak w pracy są, codziennie trenują, nawet nie wiedząc kiedy będą mieli walkę, i tak dalej. I moim zdaniem część sukcesów, które osiągnęliśmy, to polegała się na tym, że wyciskaliśmy takimi metodami ponad 100% potencjału zawodników, których mieliśmy. Prawie każdy młody ambitny sportowiec mówi, ja pojadę do domu, będę robił to samo, będę trenował jeszcze ciężej. To jest nieprawda. To musi być stanąć trener naprawdę z tym sekundnikiem, naprawdę policzyć te powtórzenia, naprawdę wyjąć zeszyt, zobaczyć jakie było tętno w tym ćwiczeniu, dlaczego w poniedziałek jest inne tętno niż czwartek na tym samym ćwiczeniu, czyli się ktoś nie wyspał w weekend, czy źle się odżywiał, czy jak coś się pojawiło innego. Nasze chłopaki były na takim obciążeniu, na przykład za trenera Łapina, że kompletnie przestali pić jakikolwiek alkohol. Ale kompletnie, mówię nawet o 2-3 piwach. Dlaczego? Bo jak w piątek taki chłop wypił parę piw, to jeszcze we wtorek na treningu czuł te piwa. Takie obciążenia fizyczne były. Kat. W ogóle nie było żadnych problemów. Ale Łapin jest numerem jeden u ciebie chyba, tak? Już nie pracujemy z samym Łapinem, natomiast rzeczywiście przez wiele lat pracowaliśmy i myślę, że wiele jego pomysłów i organizacji, które zrobił, to były ponadczasowe i ponad nasz kraj. Stąd takie sukcesy, stąd walki Głowackiego z Hukiem w Nowym Jorku i tak dalej, to niebywałe w ogóle zwycięstwo. Mhm. Teraz niedawno byłem... To już może niedawno, te miesiące lecą szybko, ale po prostu ostatniego były tu w Stanach, piękna wielka hala, New Jersey, patrzę, wielkie wydarzenia koszykarskie, wielkie wydarzenia jakieś, tam patrzę, walka Huka z Głowackim. Jako wielkie wydarzenie? Wisi cały czas jako wielkie wydarzenie. No proszę, to fantastyczna satysfakcja, co? No. Powiedz, kiedy kończą karierę? Jeszcze masz z nimi kontakt, czy też tu jest akurat czegoś bardziej potrzebują? To jest najciemniejsza rzecz, która mnie strasznie rozczarowuje. Mhm. Mianowicie większość zawodników, którzy kończą karierę, z różnych przyczyn, każdy innych, gdzieś jakoś te relacje między nami psują. I to nawet, jeżeli to są zawodnicy, którzy nie osiągnęli sukcesu, rozumiem. Gdzieś sobie muszą wytłumaczyć, nie do końca jego wina, ktoś dookoła zawinił. No tak. Tak dalej. Ale na przykład takie relacje, nie wiem, Artur Szpilka, to jest bardzo oczywiście specyficzny, ale coś jakieś, nie wiadomo o co uraz na przykład do nas ma. Te lekkie złośliwości od lat w internecie. Z biegiem czasu one narastają, tak dalej. Nie rozumiem tego i sprawia mi to dużo przykrość, bo mam poczucie, ile pracy żeśmy w to włożyli, ile serca włożyliśmy, ile razy ścierałem się z internautami, z dziennikarzami, broniąc w sytuacjach czasem beznadziejnych swoich zawodników w ogień. Oni tego nie doceniają. Nie wszyscy. Krzysiek Wodarczyk na przykład zawsze był lojalny. Kamil Szeremeta, który jechał na walkę z Gołowkinem czy z Mungują, zawsze. Są tacy i tacy, ale głośniejsi są ci, którzy są niezadowoleni. I to jest taka... O co Arturowi może chodzić? Jeżeli jest to przykład na przykład Damiana Jonaka, który miał rekord 40-0, dostał od nas 2 propozycje walki Mistrzostwa Świata, ale będąc członkiem Związku Zawodowego Solidarność, nie chciał mieć kontraktów z nami sztywnych, bo nie ma niewolnictwa, i miało to do nas pretensje. Jaki liberał? Facet miał 40-0 rekord. Był drugi na świecie. I nie stoczył w życiu żadnej poważnej walki. I nie stoczył żadnej poważnej walki, bo zaczął coś kombinować. To się nie dziwię, że jak jest niespełniony, to ma pretensje do kogoś. Nie ma na tyle jaj, żeby spojrzeć w lustro i powiedzieć, no dałem ciała z perspektywy czasu. Bo jak się uwolnił od Wasilewskiego, to już nic kompletnie nie zrobił. To nie było to, że Wasilewski mu czymś przeszkadzał. Mhm. I takiego zawodnika trochę rozumiem. Natomiast ci, którzy osiągnęli bardzo dużo, no kurczę, to takie mam poczucie, że powinni jednak tak zero-jedynkowo, jak mają trochę zasadu, honoru, bardziej doceniać to, co mieli. Ale taki może powinien ich bardziej głaskać.
Po zakończeniu kariery. No właśnie, do mnie zawsze były zarzuty konkurencji, dziennikarzy, jeszcze jak boks był bardziej tak w mass mediach centralnie, że my rozpieszczamy, że pensje co miesiąc, że nawet jak idą do zakładów karnych, to dalej płacimy pensje, że się strasznie nie opiekujemy. Być może w niektórych przypadkach miałem trochę racji. A bardzo byłeś mamusią, co? Czy... Mogło w niektórych przypadkach tak być. Na przykład Mateusz Mastena, który całą karierę był prowadzony przez Andrzeja Gmitruka, potem przez grupy niemieckie, jak zobaczył, jak z nami się współpracuje, to był zachwycony. Wszystko zorganizowane, zapewnione. Artur Szpilka, którego wysłaliśmy do Teksasu, posiedział tam u wspaniałego trenera Roniego Shieldsa. Miał zapłacone wszystko. Porządny apartament, mają osiedlu z pięknymi basenami. Nie no, naprawdę, przecież jak tam gdzieś jadą, to mają super. Fiodor Czerkaszyn, porządne mieszkanie w Miami cały czas, tak dalej, dalej. To powiedzmy szczerze, my to wszystko organizujemy, zapowiadamy stąd, tak? No to Artur, jak wrócił stamtąd, to też był przez chwilę zachwycony. O, dopiero teraz doceniam, co w Polsce się dzieje. Tu w Stanach niby wszystko zorganizowane, właściwie to nic nie jest zorganizowane. Na wszystko trzeba dopłacić, zapłacić. No wiadomo. To... A tu wszystko Wasilewski spółka zapewnia. Ale zresztą wystarczy poczytać. Internet nie zapomina Artura opowieści, jak wrócił. No, potem zapomniał. Wiesz co, bo może dlatego, że nie chcę trywializować. Krótka pamięć. Dostał kilka razy w głowę. Jeden i drugi to może nie pamięta. Nie chciałbym myśleć, że to jest takie trywialne. Myślę, że to są jakieś takie cechy osobowościowe bardzo trudnych charakterów, bo tak jak powiedziałem na wstępie, że to muszą być twarde chłopaki, trudne charaktery, żeby móc osiągnąć... Ja wiem, że nie oczekujesz od nich wdzięczności, tak? Ty, dla ciebie to też inwestycja, ty zarabiasz, on zarabia, wiadomo o co chodzi. Tylko mnie interesuje potem te relacje już poza trochę. To jest tak, że ja poza ringiem w czasie kariery w większości jestem znakomity. Krzysiek Budaczek dla mnie jak syn. Od tego, że organizowałem, powiem licho, że płaciłem, ale organizowałem wesele pierwsze, tak całkowicie. Tak trochę jak ojciec, tak, czy ojciec chrzestny. Przy wszystkich kłopotach życiowych Krzyśka zawsze byłem. Przez te 20 już lat, tak. Arturem Szpilko byłem od 17 roku życia. Przetrzymaliśmy jego od siatki, przetrzymaliśmy wszystko. Też byliśmy bardzo, bardzo blisko. Z Arturem już miałem inne historie. To już się medialnie rozeszło. To jest jedyny pięściarz, który kiedyś w cudzysłowie naruszył moją nietykalność cielesną, mianowicie w Atlantic City, kłócąc się nomen omen o honor kibiców jego dawnych kolegów, gdzie powiedziałem swoje zdanie. Dostałem z głowy od Artura Szpilki. Całe szczęście zdążyłem nadstawić bok. Potem przed pół godziny później przepraszał. To było w Atlantic City w Stanach Zjednoczonych. Bo walki byś nie wytrzymał z nim raz. No, na pewno niedługo. Bardzo byłoby krótko. Na szczęście do walki do nie doszło. I co, i Szpilka cię poczęstował z... Tak, ale co ciekawe, potem zadzwonił kilka lat później przerażony. Znowu będzie tam nieźle mówił, że to mówię głośno, bo tego się będzie wstydził. Przerażony do mnie zadzwonił, że ten, którego honoru tak bronił, został świadkiem korony u Wiślaków. A, chodzi o Wisłę Kraków. Sypał 800 czy 900 kolegów, nie żartuję. Jakiś pan Misiek, zdaje się nazywał. Był coś, taki był. I że Artur zadzwonił przerażony, że Misiek o nim bzdury opowiada, że on też pójdzie siedzieć, że mam go ratować. Ja mówię, widzisz, to jest ten facet, przez za którego honor ty tak ręczyłeś, że ze łbu od ciebie dostałem. Tak dalej. To takie właśnie historie z tym pięścią. Historie prawie filmowe, słuchaj. No ale to nie są łatwi ludzie do prowadzenia. To tak jak powiedziałeś. Nie, że... Muszą być. To muszą być twarde chłopaki, charakterne chłopaki. Myślę, że część jakby tak wziąć tak bardzo mocno, przebadać trochę, muszą o panowaniu ci najlepsi. Charaktery Tomek Adamek, wspaniały do boksu zawodowego. Facet, tak jak Krzysiek Głowacki, 2 godziny przed walką może pójść sobie spać, drzemka w ogóle, tętno w ogóle nie drgnęło, tak? To są wspaniali. Artur Szpilka, huśtawki nastrojów. Albo totalna euforia, fantastyczna, trzeba go za nogi trzymać, żeby nie odleciał, albo nagle zjazd dołek, trzeba go wypychać do góry. Tak. Krzysiek Budarczyk różnie. W młodości inny, dzisiaj inny. No każdy jest inny. Natomiast rola, tak myślę po 20 latach przy boksie, że rola trenera jako takiego mentora, trochę też psychologa jest w sportach indywidualnych walki nieprawdopodobna. Myślę, że tu jest też problem... Obstawiasz ich psychologami teraz, czy... Są sportowcy, są pięściarze, tu nie chcą pracować z psychologiem. Są, no właśnie. Są tacy, którzy uważają... Są trenerzy, którzy nie ufają psychologom. Tak. Natomiast na przykład w tej chwili... A Fiodor Łapin jak na to patrzył? Fiodor Łapin wierzył bardzo absolutnie w naturalne wszystkie metody. Wróg śmiertelny dopingu w sporcie. Zero-jedynkowy absolutnie. Ale też przeciwnik antybiotyków i tak dalej, tak dalej. Więc taki był bardzo stricte. Jeśli chodzi o psychologów, chciał pracować z psychologami. Kilka razy próbowaliśmy. Kilka razy się udawało z niektórymi pięściarzami, którymi nie. Teraz na przykład słyszę w cudzysłowie na stare lata w KSW, że Artur Szpilka z psychologiem dużo pracuje. Z naszych czasów kiedyś nie chciał pracować. Więc to też się w czasach zmienia. Tak? Znaczy jak zawodnik się czuje bardzo pewny siebie albo taką ma wybudowaną jakąś, nie wiem jak to nazwać, kręgosłup, to czasem nawet może robi błąd, że odpycha psychologów. Bo nie słyszałem, że psycholog komuś zaszkodził. Pytanie, czy pomoże, czy dużo pomoże. No tak, nie, dla nich to jest jakaś nieufność. To jest...
Gorsze niż pójście do spowiedzi chyba. Nie wiem jak to rozumieć. Nie wiem, ale myślę, że w sportach walki rzeczywiście też psycholog to też powiedzmy. No tak, oczywiście. Ale myślę, że doświadczony psycholog od sportu walki, jeżeli zawodnik pozwoli sobie z nim pracować, to myślę, że na pewno nie zaszkodzi i myślę, że może być, że tak powiem, przydatne, żeby pewne rzeczy się wyrzucić i tak dalej. A nawet niektórzy psychologowie dzisiaj robią ćwiczenia różne, refleksowe, na pobudzanie półkuli mózgowych, są mają jakieś takie sprzęciki różne i tak dalej. Więc to już tak jakby wychodzić poza taką spowiedź zwykłą. Tak, tak. Ja pamiętam jako nieletni kibic, jak wszystkich kibiców, jak to się dzisiaj ładnie mówi, jarało to, że Jerzy Kulej w Zakopanem pobił milicjantów. Legendy rozwiózł. Cały komisariat rozwiózł. Rzeczywiście ta czarna legenda w boksie ma się dobrze i zawsze będzie miała się dobrze. No prawda jest taka, że rzeczywiście w boksie było wielu bardzo, nawet często z bardzo rozbudowaną kartoteką pięściarzy. Było wielu takich pięściarzy, które miało czarne różne swoje karty. I to kompletnie przeszkadzało. Anthony Hopkins, jeżeli dobrze pamiętam, dostał wiele lat chyba za zabójstwo człowieka. Nie Anthony Hopkins, Boże, Bernard Hopkins, przepraszam. Bernard Hopkins rozpoczął boksowanie bodaj po 20 roku życia, siedząc w zakładzie karnym na jakimś 20-letnim wyroku. Tam się nauczył. Tam się uczył boksować, wyszedł i był wspaniałym do 40, chyba 6 czy 7 roku życia, był mistrzem świata w boksie zawodowym. I takich przypadków trochę jest. Tyson. Pięściarz akurat to osobiście ja się nie fascynowałem, ale świat generalnie raczej był zafascynowany. No przecież te najsławniejsze chwile to odgryzanie ucha Holyfieldowi, z którym zresztą miesiąc temu jadłem siadanie w Taszkencie, siedziałem, go pogłaskałem, mówię, że nie odrosło. Tak, tak, tak. Mówił mi kiedyś Janusz Pindera, chyba komentował tę walkę, mówię, jak te ucho? Mówi, no tak jakby w przerzuty kawałek kiełbasy leżało to na ringu, wyglądało niesamowicie. A powiedz, nie pociągało cię chłopca z dobrego domu, prawnika, przyszłego syna szanownego mecenasa, ten światek właśnie taki pół cieni, pół tonów, trochę szary, trochę czarny. Znaczy ja świat w swoich oczach zawsze widzę zero-jedynkowy. Albo jest coś uczciwe, albo jest nieuczciwe, albo no się nie kłamie. Mówię o świecie albo boksu. Albo się jest w ciąży, albo się nie jest w ciąży. No bo równie dobrze byś powiedział, nie, to nie dla mnie, to są ludzie o innym poziomie, o tych swoich problemach, często zahaczających o więzienie, o areszt. Ja przyznam szczerze, z aresztami miałem, jeśli chodzi o sportowców, dużo do czynienia. Dawid Kostecki ze 3 razy, Artur Szpilka raz, paru jeszcze pięściarzy jakichś tam zrobili. I co, byłeś ich reprezentantem? Nie. Natomiast rzeczywiście pomagałem, zapewniałem pomoc prawną. No szczególnie Arturowi Szpilce. To był cyrk. Ja nawet Andrzeja Gołtę wysłałem do Szpilki, do zakładu karnego, żeby Szpilkę przekonać, żeby... Szpilka siedział podejść 1,5 roku, czy nawet trochę więcej, 18, 1,5 roku, za udział bójcy, jako młody człowiek. Gdyby nie jego taka krnąbność w tamtym czasie, którą on rozumiał jako charakter, pewnie by albo w ogóle nie siedział, albo chwilę, ale no, Artur wtedy jeszcze młodym chuliganem i strasznie przed sobą chciał pokazać, jakim jest twardzielem. Wysłałem Gołotę, jako poprosiłem go po prostu o pomoc, wysłałem, pojechał i próbował go przekonać, żeby on przestał się wygłupiać, przestał udawać grypsującego, bo ta grypserka to przecież dzisiaj to dla dzieci i też nie działa. Tylko żeby powiedział, że będzie współpracował, że w sensie podda się resocjalizacji, oczywiście nikomu nic nie robiąc, współpracował, żeby źle go słowo, żeby nie chodziło o składanie jakichkolwiek zadań, tylko już na etapie odsiadki, że współpracował ze służbami więziennymi i tak dalej. Spokojnie po kilku miesiącach wrócił do treningu. No i Artur przyjął Gołotę, znam tą historię potem z dwóch stron, ale generalnie była taka, że Artura kompletnie zatkał, jak na widzenie wchodzi Gołota. Artur mówi, panie Gołota, co pan tu robi? Ja się pana walkę wychowałem, nie widziałem pana na żywo kiedykolwiek zobaczył. Idol. A Andrzej lekko się kęsła, czy ty masz szansę być bokserem, ty tutaj przestań udawać gówniarza, wszyscy poważni gangsterzy chcą jak najszybciej wyjść, a ty jeszcze żaden gangster, tylko drobny chuligan i tutaj byś udawał kozaka w tym więzieniu. I pamiętam, jak Szpilka mu to odpowiedział, mi to Andrzej Gołota odpowiadał, mówi, zabierz go kuku stąd, z tego więzienia, zabierz go kuku, on tam zgnie, bo on kuku, młody i głupi. A co się stało? Mówi, jak ja mu to wszystko powiedziałem, to on mówi, panie Gołota, kto jak kto, ale pan o honorze nie powinien nic mówić, bo ja bym z ringu z Tysonem nigdy nie uciekł. O Jezus. Mój Gołota mówi, że chciałem tak go przyłożyć. Ocie powiedział? Tak. I no to dziwię się, że Andrzej nie wypłacił. Mówi, chciałem mu przyłożyć. Ojej. No taki był Artur, że tak powiem. Zawsze kolorowy, zawsze... Zawsze kolorowy. To zawsze. Masz pełnego powieści. No czas na książkę, tak ci powiem. No, Artur sam masz pisze. Pisać? Artur pisze. Sam pisze jakąś książkę. Natomiast myślę, że chyba byłoby ciekawie, gdyby ludzie o nim napisali, bo chyba świat oczami Artura o Arturze nie będzie taki ciekawy, jak byłby świat oczami innych o Arturze, ale to może kiedyś... Ale twój świat, 20 lat w boksie zawodowym polskim? 25. Też mógłby, nie? Ale pewno takie tajemnice zabierzesz ze sobą.
Mężczyźni nie, podobno nie pierwsze, wszystko lubią sprzedać. Pierwsze wiedzę, którą mam, to jest raczej wiedza jednak środowiskowa, powiedzmy sobie szczerze. Trochę tak, ale... Pewnie coś tam by się znalazło, natomiast raz, że w większości jest środowiskowa. Nie masz potrzeby pisania. Ale po drugie, jednak te najbardziej pikantne rzeczy pewnie by zrobiły różne przykrość ludziom, także niektórym, którzy są Bogu ducha winni. I chyba im się nie należy przykrości. Im, ich rodzinom. Natomiast paru ancymonów, że tak powiem, na swoim życiu spotkałem, zarówno na różnych stanowiskach, w różnych miejscach, które rzeczywiście czasem chyba korci mnie, żeby pokazać, kim naprawdę są, powyciągać setki maili, które mam i tak dalej. I pokazać, że ci, którzy tak często stoją w świetle kamer, splendoru odbierają, to czasami są po prostu paskudne typy. No. No to musisz, może to kiedyś zrobić. To byś trzymał to? Taki IPN swój? To znaczy nie trzymam, to po prostu tak jak pan redaktora skrzynce mojej wszystko tkwi na wieki, to tak samo moje tkwi. To nie jest to, że ja zbieram czy kolekcjonuję, po prostu nie kasuję. Nie kasujesz. I tym stwierdzeniem dziękuję ci bardzo, Andrzej. Yes. Andrzej Wasilewski, szef firmy Knockout Promotion, był gościem w programie Dwa Fotele. Dzięki jeszcze raz. Dziękuję bardzo.